Siema, z tej strony Chris, witam w pierwszym odcinku. Jak wiecie, osoby z TikToka, które tutaj są, Subaru jest, no, tak minimalnie rozłożone. Tutaj właśnie będę na tym kanale pokazywać, co będę robić z Subaru. Jest pierwszy odcinek teraz i bierzemy się do roboty. Jak na razie to trzeba przeszlifować tutaj wszystkie części, które będą jeszcze w ponownym użytku. Zabezpieczyć je jak tamte. No, zaczynajmy. Więc pierwszym krokiem, jaki sobie zrobimy, przeszlifujemy sobie, tutaj jest masa śrubek. No, nie, chyba nie zaprzeczycie, że tutaj jest tego pełno. No, mniej więcej tyle. Śrubki, gumki, różne gumy, podkładki, tego tu właśnie tutaj tyle jest, jest pełno. Trzeba to wszystko obczyścić i przeszlifować. Ewentualnie, jeżeli jakieś śruby są na przykład zjechane jak ta, to trzeba sobie zeszlifować łeb, żeby nasadki potem weszły, jak będzie się je przykręcało. Jak widać, są one trochę zardzewiałe. Nie ma, że nie. Tak samo tutaj te wszystkie łby, nakrętki, to wszystko jest zardzewiałe. Trzeba tutaj sobie po prostu to wszystko ładnie przejechać i wyczyścić te wszystkie gumy. Dużo osób mówi, że na przykład takie rzeczy od razu nadają się do wyrzucenia, no ale wam zrobię porównanie. Tutaj jest przed, widzicie, jak jest zardzewiałe, i zaraz wam pokażę po. A tutaj już jest po. No wygląda to lepiej. Co prawda nie jest to nowe, są żery, jak widać, no ale to jest tylko podkładka, więc może jeszcze posłużyć. Natomiast gorszy problem jest tutaj właśnie, tak jak widać. Albo jest bardzo zardzewiały gwint, tak jak w tym przypadku. Właśnie tutaj jest dosyć zardzewiały gwint. Albo jeżeli są takie obrobione śruby. No i które śruby właśnie siedziały bardzo mocno i chciały puścić, więc przy użyciu dużej siły po prostu zaczęły łby się obrabiać. Są teraz okrągłe. Będzie trzeba tutaj wszędzie zjechać pilnikiem sobie i nadać kształt taki, jaki był oryginalnie. Tutaj też jest dosyć nieciekawa sytuacja, kiedy już tutaj zaczyna się rdzewiać. No to już jest dosyć duże stadem, że tak powiem. Tutaj gwint też jest nieźle zardzewiały. Weźmiemy to sobie wszystko, zeszlifujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem. Tutaj mamy dobrego zawodnika. Zardzewiał do tego stopnia, że tutaj jest aż medal i trzeba po prostu go, że tak powiem, wziąć sobie na przykład śrubokręt i go wybić. Ewentualnie, jeżeli mocno się dociśnie właśnie szczotę, która jest na boszu, to wtedy kawałki tego metalu odpryskują, że tak powiem. Zaraz wam pokażę, tak jest przed. I właśnie teraz to przed chwilą wystrzeliło. Tak jest tutaj po, oderwało się. Tu jest jeszcze nawet ślad, jak widać, uformowany. No, to teraz jeszcze to wystarczy tylko objechać ta płaska i będzie już na dalszy czas. I tak wygląda efekt końcowy. Oczywiście sobie potem tu jeszcze wszystko zabezpieczę jakimś środkiem, takim jak Cortalin F. No, żeby to właśnie nie rdzewiało, to stworzy taką powłokę jak Airstop. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to są środki antykorozyjne, które na przykład się wżerają w starą rdzę albo się nakłada na czystą blachę, na jakieś metale, i wtedy to właśnie robi taką powłokę chroniącą przed korodowaniem. Teraz zrobimy sobie jeszcze porównanie. Tutaj jest dosyć zardzewiała śruba. Tutaj jest łeb dosyć zardzewiały. To znaczy, on ma swój kształt, ale jest nalot. No i tutaj właśnie jest taki gwint. Wam pokażę zaraz, jak to będzie wyglądać. Łeb już jest obszlifowany. Jak widać, tutaj ma... No, wygląda prawie jak nowy. Ma swój kształt. Tutaj są lekkie wżery, ale to nic nie zmienia. Jest bardzo dobrze. No i to się jeszcze nada do ponownego użytku. Teraz tylko trzeba tutaj zjechać. Tak to się prezentuje po, tutaj jest wszystko ok z gwintem. Jakby mi ktoś powiedział, że tutaj właśnie to kolorowe, to co tutaj jest, to jest zabezpieczenie przed rdzą. Tak, wiem o tym, tylko że jak widać, to już zabezpieczenie puszcze, te śruby mają po 25 lat, a ja sobie je zamoczę w jakimś płynie właśnie w Cortaninie albo w czymś i zabezpieczę na nowo. Więc no, tutaj sobie zeszlifuję to ładnie i zabezpieczę jeszcze raz. I tak wygląda efekt końcowy, tam gdzie nie muszę, to nie usuwam tego jeszcze zabezpieczenia. No ale jak widać, tutaj na gwincie już było właśnie powoli, że tak powiem, były kłopoty, więc tutaj musiałem to zjechać. No i sobie potem jeszcze raz to zabezpieczę. Gotowe. Teraz możecie na przykład sobie porównać. Wezmę sobie dwie śruby. Ta jest pierwsza. Zobaczcie, jak tu ciężko chodzi gwint. Bo jest zardzewiały właśnie w środku. O, tu już normalnie ciężko jest. Teraz zobaczcie sobie po przeszlifowaniu, jak chodzi ładnie. Normalnie to wkręca i wykręca. Więc jak widać, to daje. Można tutaj normalnie sobie przeszlifować i od razu jest lepiej. Bez żadnego oporu. Normalnie widzicie sobie, że palcem się odkręca. Dobra, a więc wyszlifowałem te wszystkie tutaj śruby, jakie są mi podkładki. No, może wam się wydawać, że to jest chwila, moment, żeby to zrobić, ale mi to zajęło naprawdę bardzo długo, żeby właśnie z tak zardzewiałych śrub uzyskać taki efekt, jak na przykład tutaj są te podkładki i tak dalej. No, to jak mam to tutaj już zrobione, to teraz by było najlepiej obczyścić te gumy i potem się weźmiemy za następne części. Do obmycia tych wszystkich gum tutaj użyję po prostu zwykłej szczotki do zębów i no i wody. I to powinno przy jakimś tam takim czasie zejść. Więc tak to wygląda przed, w ten sposób, i potem wam pokażę po.
Nie wiem, czy różnica jest widoczna, ale te gumy generalnie teraz wyglądają o wiele lepiej. Odzyskały one też swoją elastyczność, no i generalnie jeszcze je potem raz obmyję, ale już tak jakby tutaj była stara rdza przyklejona, która właśnie wrosła, że tak powiem, ona zaschła tam i to wszystko jest ściągnięte. Dzień drugi, witamy. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj chcę wziąć się za szlifowanie części. Oprzysiłem sobie te jeszcze gumy, co wziąłem do domu. Zaraz wam pokażę. Od czego zacząć? Chciałbym oddzielić tutaj tak piastę. To znaczy tą część od tej, to jest tarcza kotwicza, a jak to nazwać dokładnie, to nie wiem, bo to nie jest wrotnica, bo to nie jest koło skrętne. No ale generalnie to by wyglądało w ten sposób, tak i tak. Chcę sobie to oddzielić. Piastę będę musiał wybić kiedy indziej. Tutaj przeszlifować takie rzeczy jak to, plastiki przemyć. I generalnie wziąć te różne rzeczy, na przykład tutaj te gumy sobie przemyć. To wszystko, żeby to było gotowe potem do montażu. O, jeszcze tą rurę od wlewu paliwa. Tutaj są te gumy, co wziąłem do domu, teraz wyglądają jeszcze lepiej. Generalnie to, co tutaj widzicie, to tam wcale nie przeszkadza praktycznie, bo one mają swoją giętkość, mają swoje właściwości, one nie są sparciałe, normalnie się uginają. To tak naprawdę ta guma to jest tylko osłona na jedną śrubę, ale na przykład te podkładki, one jeszcze się zginają, nie są sparciałe, więc to wszystko jeszcze posłuży. Teraz, tak jak mówiłem, pomalowałem tutaj sobie te wszystkie śruby, tutaj to wszystko tym kortaninem. No to zaczyna już, jak widać, działać, bo tutaj się na przykład bierze i robi powoli fioletowe. To teraz się zrobi, jeżeli to zaschnie, to zrobi się taka cienka powłoka ochronna właśnie, żeby to nie korodowało. Mam nadzieję, że chociaż trochę to podtrzyma. Oczywiście to jeszcze potem zamaluję jakąś inną farbą. To będzie dodatkowa warstwa. No, ale mam nadzieję, że te śruby trochę podtrzymają wszystkie. Teraz weźmiemy sobie tarczę kotwiczą i obijemy sobie tą rdzę, bo jak widać, ona tutaj już weszła do tego stopnia, że ona jakby zaschła. Ją jest naprawdę ciężko wyjąć, normalnie się tego nie weźmie. Trzeba po prostu wziąć przycinak i popukać młotkiem i to wszystko obstukać. Mamy sobie na szlifierkę kątową zaraz szczotę i to po prostu wszystko jeszcze zeszlifuję. Potem wezmę to kortaninem, pomaluję i jeżeli po tym pomalowaniu kortaninem trzeba poczekać 24 godziny, tak jak z tamtymi częściami, i po prostu na następny dzień sobie to wszystko wezmę i zamaluję farbą. Zmiana planu, żeby zaoszczędzić na czasie, to wezmę sobie zaraz, obszlifuję tą rurę, która tutaj jest. To jest rura od wlewu paliwa. No, zaraz sobie ją obszlifuję i właśnie zamaluję kortaninem. Obszlifowałem sobie tą rurę teraz. Ona wygląda w sposób następujący. Tutaj jest jeszcze trochę rdzy. To potem sobie zeszlifuję, ale tak poza tym to wygląda tak. Nigdzie nie ma żadnych dziur. Generalnie to można ją teraz zabezpieczyć i będzie do użytku dalej. Zabezpieczyć, zamalować. Tutaj jest jeszcze taka rurka właśnie też. To jest od tej rury od wlewu paliwa, tylko że tam idzie, tutaj idą gumowe rurki. I potem idzie znowu ta metalowa, teraz też sobie ją zeszlifuję i zabezpieczymy. Obie rury zostały zabezpieczone, już teraz jest na nich kortanin i sobie schnie. Muszę wypełnić 24 godziny, żeby można było robić tam, pomalować je inną jeszcze farbą. Tutaj ta duża rura też właśnie jest, ona sobie schnie. Teraz jak te dwie rury sobie schną, to wezmę sobie i przeczyszczę te plastiki. To jest osłona od tej rury właśnie od wlewu paliwa, a to jest osłona baku paliwa. Jeszcze teraz sobie przemyję tą gumę, ona to jest połączenie właśnie między tamtą rurą i tą tutaj, tu, z tym wyjściem. Na tym etapie zakończę ten odcinek. Wiem, że był dosyć krótki. Jak chcecie na przykład zobaczyć timelapse, jak tutaj to wszystko właśnie się szlifuje, to mi napiszcie, bo tak średnio jak na razie jest, gdzie statyw rozłożyć. W sensie, no niby gdzieś by było, ale to... No tutaj widzicie, jak jest dosyć brudno i tak dalej, nie? Więc no... Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się robi w ogóle wszystko dokładnie, a nie tylko krok po kroku, że to i to zrobiłem, to mi napiszcie w komentarzu. Jeżeli wam się podobają takie filmy właśnie, co robię z tego, co robię, jak tłumaczę, jak w miarę co zrobić, to po prostu zasubskrybujcie albo zalajkujcie i będą następne odcinki. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!